Mam na imię Gabi i mam 3 minuty, żeby opowiedzieć Wam o tym, jak macierzyństwo zmieniło mnie i moje życie. Jakieś 2,5 roku temu macierzyństwo to była dla mnie, słuchajcie, taka odległa, piękna, egzotyczna wyspa, o której wiedziałam, że gdzieś tam jest, ale zupełnie nie wiedziałam, jak wygląda. No i co? I zdecydowałam się, że skoczę w głęboką wodę i spróbuję dopłynąć. No i nie powiem, że nie obyło się bez przygód, bez wyzwań, nie powiem, że było łatwo, ale w końcu się udało, słuchajcie, i efekt był piorunujący. Naprawdę warto, słuchajcie, warto, nie ma o czym mówić. W tej chwili mogę pochwalić się 2 maluszków. Jeremi ma 22 miesiące, ale dzisiaj go wam nie pokażę, bo już śpi z tatusiem. A córeczka ma 4 miesiące i jest tutaj ze mną i może uda mi się później, jak będzie czas, ją pokazać. Jeżeli chodzi o to, co się zmieniło, tak jak większość osób wam powie, że zmienia się wszystko i o 180 stopni, tak, to jest wszystko prawda. Ale słuchajcie, tak naprawdę nie chodzi o to, że moje życie się wywróciło do góry nogami, że przeniosłam się z dużego miasta na wieś, że pracowałam w korporacji, realizowałam się zawodowo, a w tej chwili siedzę w domu i jestem w tym szczęśliwa. Nie chodzi o to, że 90% mojej garderoby nie nadaje się do użytku, ale pracuję na tym, trzymajcie kciuki, naprawdę będzie dobrze. Nie chodzi o to, słuchajcie, że moje życie towarzyskie w tej chwili kwitnie na piaskownicy albo na placu zabaw, a nie na imprezach, czy tam, nie wiem, spotkaniach z przyjaciółmi. I nie chodzi, słuchajcie, o to, że nie ma się czasu naprawdę na wiele rzeczy, które chciałbyś robić, na uprawianie sportów, na wyjścia gdzieś, na po prostu nawet czasami pobycie takie razem, sam na sam, z dorosłymi, bez dzieci. Ale słuchajcie, to naprawdę nie jest ważne. Ważne jest to, że otworzył się jakiś nowy obszar w życiu, że ten nowy obszar jest ogromny, że wszystko jest coraz bardziej intensywne, 2 razy mocniejsze, 2 razy intensywniejsze, 2 razy jest się bardziej szczęśliwy, 2 razy bardziej się czuje radość, 2 razy bardziej się kocha. I tak samo 2 razy bardziej na przykład czuje się zmęczenie czy frustrację mocniej, bo tak właśnie jest. Słuchajcie, to wszystko jest fantastyczne, naprawdę, to jest wspaniałe. I to właśnie jest życie, tak? Życie składa się z emocji i im więcej ich jest, tym jest naprawdę lepiej dla nas, bo to nas uwzględnia świat, nas uszczęśliwia, to powoduje, że stajemy się lepszymi ludźmi, wyzbywamy się egoizmu, bo dzieci mają tyle pozytywnej energii, słuchajcie, a jak rośnie kreatywność, żeby wymyślać zabawy, ciągle coś im organizować, żeby po prostu się nie nudziły i człowiek wraca do swojej własnej młodości, do dzieciństwa, do tego, jaki był, czym się bawił, co lubił, kochał i to jest właśnie fantastyczne. Pozdrawiam Was, do zobaczenia następnym razem.